W imię Jezusa na kościele ulicznym. Chciałbym podzielić się z Wami dzisiaj historią walki, jaka miała miejsce pomiędzy Dawidem a Goliatem. Historia jest znana. Chciałbym, byśmy wyciągnęli z tego duchową lekcję. Jak mi słychać? Jest ok? Raz. Jeden raz. Ok, dobra, dzięki. Słuchajcie, czy chcemy, czy nie chcemy, bierzemy udział w pewnej wojnie i każdy z nas, jak tutaj jest, jak i z tych, którzy być może przechodzą albo są nieobecni, czy chcą i czy nie, są częścią tego konfliktu. Chciałbym, byśmy zastanowili się nad duchowym wymiarem wojny, jaka miała miejsce pomiędzy Izraelem a Filistyńczykami w czasach tej znanej historii między Dawidem a Goliatem. No tu palce, widzisz, były. Były dwa wzniesienia, na których stały dwie armie. I w dolinie wystąpił człowiek, który miał ponad 3 metry. Największy, najsilniejszy. I rzucił wyzwanie. Wystawcie przeciwko mnie człowieka, który będzie ze mną walczył. Coś mi przeszkadza tutaj, jakiś pogłos. Robert, cisz! Ale ja... A, tu słyszę chyba. Okej, dobra. Człowiek ten powiedział, jeśli tego, którego wy wystawicie, pokona mnie, będziemy my waszymi niewolnikami, a jeśli ja go pokonam, wy będziecie naszymi niewolnikami. I przez 40 dni nie było kogoś, kto chciałby stanąć do walki z Goliatem. Aż po 40 dniach przyszedł pewien młody chłopak, który był jedną trzecią mniejszy przynajmniej od tego wielkiego męża, który nigdy nie miał doświadczenia w wojnie, nigdy nie miał na sobie oręża i nie miał pancerza, ale usłyszał pewną rzecz, że ten wielki wojownik lżył szeregi Izraela, podszedł do króla i powiedział do niego takie zdanie: twój sługa pójdzie i będzie z nim walczył. Chcę postawić was w pewnym miejscu. Chcę postawić was w miejscu króla. Chcę, byście poczuli się przez chwilę jak ten król Izraela. Wyobraźcie sobie człowieka, który ma 4 metry wysokości i jest wojownikiem od młodości. I widzicie pasterza, który ma 17 lat i nigdy nie miał doświadczenia z bronią. I to wy musicie zadecydować, na kogo postawicie. Gdybyście byli wtedy w tym czasie, w tym miejscu, na kogo byście postawili? Chcę, byście pomyśleli, jak czuł się król, który musiał się zastanowić i odważyć na to, czy zaufać temu młodemu człowiekowi i pozwolić mu wyjść do walki, ponieważ życie jego, życie całej armii było w ręce tego młodego człowieka. Twój sługa pójdzie i będzie walczyć. I król się zgodził. Wynik tej konfrontacji znamy wszyscy. Okej. Cicho. Około 1000 lat później na ziemię przyszedł Jezus Chrystus. Przyszedł w ciele i rzucił wyzwanie szatanowi, który był duchem. Szatan, który miał 6000 lat doświadczenia w tym, jak walczyć z ludźmi, jak ich pokonywać. I cieśla z Galilei, który przyszedł w ciele, aby rzucić mu wyzwanie. On przyszedł w imieniu każdego z nas i powiedział: jeśli na mnie postawisz, to ja w twoim imieniu będę z nim walczył. Jeden anioł w obozie asyryjskim zabił 180 tysięcy ludzi. Kiedy anioł przyszedł do grobu Jezusa, kilkunastu Rzymian upadło jak martwych. Szatan jest takim wojownikiem. I Jezus przyszedł w ciele, aby z nim walczyć. To były nierówne siły, ale on rzucił mu wyzwanie ze względu na mnie i na ciebie. I on przez 3,5 roku
zmagał się i prowadził tą konfrontację w sposób zwycięski, aby pokazać Ci, jak to robić i aby dać Ci siły, byś Ty w tej konfrontacji też mógł zwyciężyć. Nagrywam. My znamy Jezusa jako tego baranka, który przyszedł, by zgładzić grzechy świata, ale kiedy czytasz Nowy Testament, to Biblia mówi, że Jezus jest lwem, który przyszedł w postaci baranka, a Stary Testament mówi, że Jahwe jest wojownikiem. W naturze Jezusa jest walka. On jest tym, który w każdym miejscu przyjmuje każde wyzwanie i przyjmie każde ciało, którym wy wystawicie i w którym zamieszka i w każdym ciele jest w stanie zwyciężyć. Ale to Ty musisz postawić na to, czy będzie On Ciebie reprezentował. Ponieważ jeśli nie, to Ty musisz zmierzyć się z siłami, które Cię przerastają. I wiecie dobrze, tak jak ja, że wielu z nas zarzekaliśmy się, że zmienimy nasze życie. Że od jutra nie będziemy czegoś robić, albo od następnego dnia właśnie coś będziemy robić, co jest właściwe. I wiecie doskonale, że często kończyło się tylko na pobożnych życzeniach, ponieważ brakuje nam jednej rzeczy. Choć mamy dobre chęci, brakuje nam mocy, by temu sprostać. A moc jest w Jezusie Chrystusie. Kiedy On przyjdzie do Twojego życia i kiedy zajmie Twoje ciało, On jest w stanie tam zwyciężyć, ponieważ Jezus zwycięża w każdym ciele, które zostaje Mu dane do dyspozycji. Tak jak zwyciężył 2000 lat temu w swoim ciele, jeśli Go przyjmiesz i On będzie w Tobie, to On zwycięży dla Ciebie. Tak mówi Ewangelia. Jezus walczył w ciele i zwyciężył. Przez 3,5 roku szatan próbował go pokonać. A największa konfrontacja miała miejsce w ogrodzie Getsemane, kiedy Biblia mówi, że Jezus pocił się krwią i chciał, aby o ile to możliwe, ten kielich go minął. Tam miała miejsce największa walka. Ale kiedy Jezus zwyciężył tą walkę, na krzyż poszedł jak król. I chcę, żebyście to wiedzieli, że On na krzyż poszedł jak król i na krzyż poszedł jak zwycięzca. Kiedy diabeł podszedł pod krzyż, ponieważ diabłu nie zależało na tym, by Jezus umarł. Diabłu zależało na tym, by Jezus się poddał, by stwierdził, że nie warto umierać dla człowieka, bo nie ma nikogo, kto byłby po jego stronie. Kiedy diabeł przyszedł do Getsemane, za nim szły dziesiątki ludzi z kijami, z mieczami, ale Jezus w Getsemane był sam. Wszyscy ci, którzy byli z nim przez te 3,5 roku, zostawili go. I Jezus został sam i szatan przyszedł i powiedział, dla kogo chcesz umrzeć? Dla kogo chcesz ponieść ofiarę? Wszyscy cię zostawili. Nikomu na tobie nie zależy. Jezus mówi, gdyby była jedna osoba, a może nawet gdyby nie było nikogo, to ja umrę, by otworzyć ludziom drzwi. Czy ty przez nie przejdziesz, czy nie, to jest inna sprawa, ale drzwi dla ciebie są otwarte. Bez względu na to, jakie jest twoje życie, czy jesteś człowiekiem sukcesu, czy twoje życie do tej pory jest jedną wielką przegraną, przed tobą drzwi stoją otwarte. Ale to ty, jak król Saul, musisz zadecydować, czy postawisz na tego konia. Jezus jest jedyną nadzieją dla nas, abyśmy mieli moc do prowadzenia zwycięskiego życia. On, gdy na krzyżu był, diabeł starał się go ściągnąć z krzyża, bo choć go nastraszył, to wiedział, że jeśli Jezus umrze, to diabeł przegrał. Mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża, uwierzymy w Ciebie. On tam pozostał nie dlatego, że musiał. On tam pozostał dlatego, że chciał, aby nic nie stało na przeszkodzie do tego, byśmy mogli prowadzić zwycięskie życie. Bez względu na to, jak nisko upadłeś, bez względu na to, w jakim miejscu dzisiaj jesteś i cokolwiek masz w twojej głowie, te drzwi są dla ciebie otwarte. Ale musisz postawić na właściwego konia, ponieważ tak jak ty i ja wiemy, że nie mamy sił do tego, by walczyć sami o własnych siłach. On pokazał, że bez względu na to, w jakim ciele jest, on jest w stanie zwyciężać. Jeśli oddasz mu swoje życie i jeśli oddasz mu swoje ciało, On zmieni twoje życie i będzie zwycięzcą. On zmienił moje życie i może w ten sposób też zmienić twoje. Ale to ty musisz postawić na właściwego konia i musisz to zrobić we właściwym czasie. Ponieważ jeśli ten czas minie, nigdy więcej możesz nie mieć okazji, aby twoje życie mogło ulec zmianie. Kiedy Żydzi odrzucili Jezusa, największą rzeczą nie było to, że byli grzesznymi ludźmi. Największą tragedią ich życia było to, że nie rozpoznali czasu swojego nawiedzenia. Dlatego Biblia mówi, jeśli dziś usłyszycie głos Jego, nie zatwardzajcie serc waszych,
albowiem kolejnej nadziei, kolejnej szansy możesz już nie mieć, ponieważ my jesteśmy dzisiaj, a jutro nas nie ma i cechą decydującą nas jest to, że przemijamy. To, że się tu dzisiaj widzimy, nie znaczy, że w następny czwartek będzie tak samo. Niektórych z nas może tu nie być, może nie być mnie. Ale my musimy być przygotowani na ten dzień. Musimy być pojednani z Bogiem, albowiem tylko jeśli On Cię reprezentuje, jesteś zwycięzcą i masz życie wieczne. Na którego konia postawisz? Na któregoś musisz. Ponieważ jeśli trwa wojna, nie możesz siedzieć z boku w nadziei, że to Cię nie dotyczy. Któraś ze stron Cię zagarnie i któraś ze stron Cię pociągnie. Jeśli będziesz nie po tej stronie, jeśli będziesz po niewłaściwej stronie, stracisz wszystko, nie tylko to życie, ale i także życie wieczne. Jedyna nasza nadzieja jest w tym, który otworzył przed nami bramy wieczności, a tą osobą jest Jezus Chrystus. On jest tym, który ma moc, On jest tym, który ma władzę i On jest tym, dla którego wszystko i przez wszystko służy. Tak, byśmy mogli panować nad naszym życiem, byśmy byli zwycięzcami, a nie tylko wiecznymi niewolnikami, którzy czołgają się, bo grzech nad nimi panuje. Życzę Wam wolności, jaka jest w Chrystusie, która jest moim udziałem wielu ludzi, którzy tu są. Ale jeśli nie podjęliście tej decyzji dzisiaj, to jest czas, aby wreszcie wystartować, ponieważ nie można przeciągać pewnych rzeczy w nieskończoność. Myślę, że powiedziałem wszystko to, co chciałem w tym temacie. Oddaję głos zespołowi. Dziękuję bardzo. Wszystkich tych, których dotknęło to słowo Boże wygłoszone przez Karola, zachęcamy do modlitwy z Karolem. Zachęcamy do modlitwy tutaj.